Już w najbliższą niedzielę w Suwałkach prawdziwy babski Sejm w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Trzecia edycja Festiwalu Kobiecości będzie pełna atrakcji i z pewnością warto odwiedzić hotel Loft i wziąć udział w tym wydarzeniu. Tegoroczna edycja będzie szczególna. Tegoroczną edycję nazywałyśmy Siłą Kobiecości. Nie bez powodu, dlatego że przecież rok 2018 ogłoszono Rokiem Praw Kobiet, więc coś w tym jest. Wszystkie panie są mile widziane, a organizatorzy zapewniają, że nikt nie będzie się nudził. Trzy świetne wykłady. Pierwszy z wykładów przedstawi neurocoach Sylwester Pilipczuk, który powie kobietom, jak kupuje mózg. Myślę, że ciekawy temat dla wszystkich kobiet. Może się w końcu dowiemy, czym się kierujemy tak naprawdę podczas decyzji zakupowych, podczas zakupów i dlaczego w szafie jest pięć czerwonych bluzek. Uczestniczki tegorocznej edycji festiwalu będą też w jak najbardziej kobiecym gronie dyskutować o kanciastych relacjach międzyludzkich. Porozmawiamy o tym, jak je zaokrąglać. Moderatorkami tej dyskusji będzie Dorota Lange, znana charakteryzatorka, oraz Magdalena Sadłowska, bizneswoman, która wspiera Dorotę w prowadzeniu jej kanału na YouTubie Happy 40. Co ciekawe, podczas tej dyskusji powstanie nagranie na żywo do tego programu, więc myślę, że to coś nowego. Długo wyczekiwany kolejny wykład, właściwie taki pokaz interaktywny, przeprowadzą instruktorzy Krav Maga. Na zajęciach dowiemy się, jak tak zwana słaba płeć może wykorzystać klucze lub parasolkę do ostudzania zapędów agresora. Każda z edycji Festiwalu Kobiecości obfituje w liczne niespodzianki. Ta najbliższa również. Współpracujemy z szeregiem firm, które bardzo hojnie obdarowują uczestniczki. Przygotowały wiele prezentów, wiele niespodzianek i w konkursach będzie można je wygrać. Festiwal Kobiecości ma już swoją markę i przyciąga bardzo szerokie grono kobiet. Poprzednie edycje festiwalu pokazały, że przychodzą na festiwal kobiety właściwie w każdym wieku. Od bardzo młodych po kobiety na emeryturze, więc naprawdę każda z pań znajdzie coś dla siebie, dlatego że proponujemy raczej uniwersalną treść, która przyda się każdej kobiecie.